dzieckiem być. O, pozwól, czarna Madonno, w ramiona Twoje się skryć. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. W tej Eucharystii koncelebrowanej modlimy się w następujących intencjach. Ja modlę się w intencji dziękczynno-błagalnej, prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Tymona w 3. rocznicę urodzin, Karola w 31. rocznicę urodzin, dla Agnieszki w 34. rocznicę urodzin oraz dla ich rodzin i rodziny Szlufik. Ksiądz Tomasz modli się o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej dla rodzin Grzegolec, Łakomiec, Czajkowski i Kuroś. I ksiądz Konrad modli się w intencji dziękczynno-błagalnej o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla rodzin Pyszczyński i Krzysztofik. Kolejny dzień naszego życia, kolejny dzień naszej pielgrzymki rozpoczynamy od Eucharystii, od spotkania z Panem Bogiem, od spotkania z Matką Najświętszą w tym szczególnym miejscu. Dlatego przez ręce Maryi również polećmy i samych siebie, wszystkie nasze intencje. Chcielibyśmy złożyć je na ołtarzu Jezusa Chrystusa. Abyśmy mogli godnie, owocnie, wspólnie tę Eucharystię sprawować, na początku przeprośmy dobrego Boga i naszych bliźnich za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Sprawa, byśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką, nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu, bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedwieczny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdził i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Bądź pochwalona, o Pani Fatimska. Bądź pochwalona, o Pani Fatimska.
będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. Oto ogłasza pokój ludowi swoim wyznawcom. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Mu cześć oddają i chwała zamieszka w naszej ziemi. Bądź pochwalona, o Pani Fatimska. Łaska i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Bądź pochwalona, o Pani Fatimska. Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków zbawienie. Bądź pochwalona, o Pani Fatimska. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Alleluja. Niech Pan będzie w moim sercu, na ustach moich, abym w ogniu głosie Jego świętego. Alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedł do niej anioł i rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. To już kolejny dzień naszego pielgrzymowania po ziemi portugalskiej i to już kolejny dzień, kiedy stajemy przed obliczem naszej Matki, Matki Chrystusowej, Pani Fatimskiej. I z wielką miłością śpiewamy jej pobożne pieśni, pieśni uwielbienia, pieśni, które ci, którzy byli przed nami, ułożyli jako ogromny wyraz miłości do niej. Bądź pozdrowiona, o Pani Fatimska. Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon. W słonecznej światłości Najświętsza Panna stępuje jak zorza ranna. To jest wielki dorobek duchowy, ale ten wielki dorobek duchowy, z którego my dzisiaj korzystamy,
ma swój początek w Nazarecie i tam kolejny raz musimy się przenieść, by zobaczyć tę grotę, czyli mieszkanie Maryi i sobie wyobrazić tą niezwykłą scenę, którą kolejny raz w swoim życiu usłyszeliśmy w Ewangelii świętego Łukasza. Tak nam znana scena, krótko nazywana zwiastowanie. Przecież rozważamy tę wielką tajemnicę, gdy odmawiamy różaniec święty, gdy powtarzamy pozdrowienia anielskie, zdrowaś Maryjo 10 razy i w każde z tych pozdrowień wpisana jest ta konkretna tajemnica, zwiastowanie. Ale to zwiastowanie przewidziane przed Boga, przed założeniem świata, jest wielkim i niezwykłym wydarzeniem w historii człowieka, bo tam Słowo staje się ciałem. Tam w łonie niewiasty z Nazaretu poprzez Słowo Boga bez udziału mężczyzny zostaje poczęty Bóg, człowiek, Syn Boży, Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. Tamto wydarzenie zmienia czas i historię. Także dzisiaj mówimy przed Chrystusem i po Chrystusie. Inaczej liczymy czas. I tak zmienia się czas również tutaj w Portugalii, w Fatimie, w 1917 roku, gdy tu w tym miejscu wstępuje z nieba ta niewiasta z Nazaretu, która zostaje wzięta z ciałem i duszą do nieba i z ciałem i duszą przychodzi tutaj do trójki dzieci, by z nimi rozmawiać, by ich pocieszać, ale też by upominać i zwracać uwagę. Objawienia w Fatimie nie mają tylko wymiaru duchowego, ale mają również wymiar społeczny, polityczny i ekonomiczny. Widzimy tutaj wielką zmianę po tamtym dniu. Te pola, które należały do rodziców siostry Łucji, stały się dzisiaj wielkim kompleksem sanktuaryjnym. Przyciągają rocznie miliony ludzi, by tu każdy mógł pokłonić się tej, która przychodzi z nieba. A przychodzi ona jako matka, zatroskana o swoje dzieci. Przychodzi, by nas słuchać, by dawać nam to, o co ją prosimy. Przychodzi zatroskana, tak jak była zatroskana o małego Jezusa, którego porodziła w Betlejem, którego ofiarowała w świątyni, z którym uciekała do Egiptu, którego szukała w świątyni jerozolimskiej i później przez całe życie, to ukryte w Nazarecie i dorosłe, podczas publicznej działalności towarzyszyła. Towarzyszyła z wielką miłością i troską Jemu podczas drogi krzyżowej, męki śmierci, bo przecież też ją nazywamy Matką Bożą Bolesną. Ale uczestniczyła też w tym radosnym wydarzeniu zmartwychwstania, o którym Ewangelie nie mówią, ale jak byliśmy w Ziemi Świętej, to usłyszeliśmy tam i jest tam obecny ołtarz, spotkanie Matki ze zmartwychwstałym Chrystusem. To są wszystko wydarzenia, które swój początek mają w Nazarecie. Nazaret to początek Maryi, to początek tego ziemskiego istnienia tej niezwykłej kobiety. I tak przez wieki ona jest i trwa i towarzyszy nam wszystkim. W tym miejscu i w wielu innych miejscach i w naszym polskim Gieczwałdzie, gdzie też przychodzi i objawia się i upomina. Pokutujcie, odmawiajcie różaniec, nie smućcie się, ja zawsze będę z wami.
bądź pochwalona, o Pani Fatimska, Matko nasza najlepsza, Królowo w niebo wzięta, Królowo polskiego narodu, bądź pochwalona, Matko każdego z nas, cicha i piękna, niezwykła, wspaniała, cudowna. Bądź pochwalona, o Pani Fatimska, w naszym pielgrzymowaniu, w naszych codziennych pacierzach, w naszych codziennych rozmowach. Bądź pochwalona. Amen. Do Boga naszego Ojca przez przyczynę Matki Najświętszej zanieśmy nasze ufne i gorące prośby, aby Kościół Święty za wstawiennictwem niepokalanej Dziewicy Maryi otrzymał od Boga pełnię pokoju przyniesionego światu przez Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy, aby wysiłki ludzi dobrej woli na rzecz pokoju i braterskiego współistnienia zostały uwieńczone powodzeniem, by cały świat mógł doświadczyć tego wielkiego daru Boga. Ciebie prosimy, aby kraje zamożne przyczyniały się do ograniczania głodu na świecie. Ciebie prosimy, aby kraje, w których toczą się wojny, doznały łaski, pokoju i zgody. Ciebie prosimy. Módlmy się przez wstawiennictwo Matki Najświętszej Pani Fatimskiej o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Tymona z racji 3. rocznicy urodzin Karola, w 31. rocznicę urodzin Agnieszki, w 34. oraz dla ich rodzin i rodziny Szlufik, dla rodzin Grzegolec, Łakomiec, Czajkowski i Kuroś oraz dla rodzin Pyszczyński i Krzysztofików, aby Pani Fatimska wypraszała dla nich potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo na każdy dzień ich życia. Ciebie prosimy, aby nasi zmarli bracia, zmarli z naszych rodzin, tych, których kochamy, otrzymali dar życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy, aby wszyscy tutaj obecni, zgromadzeni na tej Eucharystii dla wspólnego celebrowania świętych tajemnic, byli godni przekazania sobie znaku pokoju oraz aby każdym z każdym dniem stawali się gorętszymi orędownikami i sługami Chrystusa Jezusa. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, z dobrocią spoglądamy na wszystkich ludzi. Użycz narodom świata łaski odkrycia w orędziu Ewangelii tego, który narodził się i przyszedł na świat jako Książę Pokoju, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico, błagamy Ciebie, Święta Dziewico, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Módl się za nami. Zdrowaś Maryja, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Módl się za nami. Zdrowaś Maryja, wśród czystych duchów, w obliczu Pana, Tyś przenajświętsza, niepokalana, jak pośród kwiatów wonna lilia, jak wśród gwiazd zorza. Zdrowaś Maryja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem tego miejsca oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o Tymonie, Karolu, Agnieszce, o ich rodzinach, o rodzinie Szlufik, rodzinach Grzegolec, Łakomiec, Czajkowski, Kuroś, o rodzinie Pyszczyński, Krzysztofików. Obdarzaj ich swoim hojnym błogosławieństwem, zdrowiem, potrzebnymi łaskami, aby z wiarą i odwagą szli za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości.
Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei i oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Pokój z Tobą. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony. U drzwi Twoich stoję, Panie, u drzwi Twoich stoję, Panie, czekam na Twe zmiłowanie, czekam na Twe zmiłowanie. Któryś pod postacią chleba, któryś pod postacią chleba,
zakryty, lecz prawdziwy w tym najświętszym sakramencie, w tym najświętszym sakramencie. Stawa w tym momencie, z nieba stawa, jak wielki cud Bóg uczynił, jak wielki cud Bóg uczynił, że chleb w ciało swe przemienił, że chleb w ciało swe przemienił, a nam spożywać zostawił. A nam spożywać zostawił, ażeby nas przez to zbawił, ażeby nas przez to zbawił. Módlmy się. Panie nasz Boże, w najświętszym sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Polećmy przez przyczynę Matki Najświętszej Pani Fatimskiej wszystkie nasze intencje, z którymi pielgrzymujemy, naszych bliskich, nasze rodziny, nasze parafie, z których pochodzimy, aby Maryja wypraszała potrzebne łaski na każdy dzień naszego życia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Pani Fatimska, módl się za nami. Królowo Rodziny, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja. O Fatimska, Panno Maryjo, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja. O Fatimska, Panno Maryjo.